Ja się nazywam Marcin Kapron i będziemy mieć dzisiaj, mam nadzieję, obopólną przyjemność przejścia się po Nowej Hucie i redagowania materiału do Nowohuckiej Kroniki Filmowej. Jak się mieszka, nie? Mamy wyjście inne? To co, jest dobrze, źle? Różnie. Nie wiadomo, że kiedyś było inaczej. No nie, no trochę się zmieniło, to też prawda. Nie jestem najgorszy. Spokój jest, czy tak jak było tam w latach 90., że to jatki jakieś takie większe tutaj były? Nie, raczej jest spokojnie, tam nieraz jak incydent jak wszędzie, nie? A tak. Nie jest źle. Zatrzymajcie się. Macie chwilkę czasu? Mam krótkie pytanie. Pogadacie z nami? Ona wie więcej. Gra miejska. Wy w ogóle tutaj mieszkacie w Hucie? Nie. Nie jesteście stąd? Ja mieszkałam akurat na Kurdwanowie i wiem, że tam tyle samo się słyszy o różnych, nie wiem, wandalizmach i napaściach, co tutaj, nie? Moja bratowa oraz jej brat są z Nowej Huty i Łukasz dużo robi w ogóle, nie wyobraża sobie życia poza dzielnicą. Robi tam jakiś hip-hop swój, ma tutaj swoich, wiesz, znajomych i generalnie otwiera jakieś studio nagrań i on, no nie wiem, on tą dzielnicą żyje, więc to, co ja od niego słyszę, no to, no on jest nastawiony z kolei wrogo do Krakowa. No ja nie mam takiego nastawienia do Nowej Huty. Co sądzicie o Nowej Hucie? No ja sądzę, że jest to bardzo przyjemna dzielnica do mieszkania. A mogę zapytać, ile masz lat? Ja mam lat 19 w tym momencie. Ja jestem hutasem od urodzenia. Moi rodzice tutaj przyjechali. Jak się te bloki budowały, no to moi dziadkowie dostali jedno z takich mieszkań, no i w sumie odtąd moja rodzina tutaj mieszka. Ja bym się na przykład nie chciał wyprowadzać z Nowej Huty, bo mi się tu podoba i tu się urodziłem i tu bym został, najchętniej jak się uda. Promować. Tego kolegę, co ostatnio został, zginął, to znałeś, nie? Papuga nie jakiego? Papuga? Do mojego gimnazjum chodził. To było trochę temu, a poza tym, no... 3 lata temu, tak, w 2010, to na Kazimierzowskim mojego kumpla też, no, został zamordowany, taka głośniejsza sprawa. Możecie nam powiedzieć, dlaczego odwiedziliście na przykład Nową Hutę, co was tu zaciągnęło? Wiesz co, akurat to było tak, że mieszkam w Krakowie 5 lat, teraz już prawie 7 i nigdy na Nowej Hucie nie byłam, więc dzisiaj stwierdziliśmy, naprawdę? Że idziemy na spacer. No. Świetna pogoda. Nie pierwszy raz. To są ludzie, którzy przypadkowo przyłączyli się do nas wszyscy. I oni mieliby jedno, dwa pytania do państwa. No dobra. Dobra, dajecie. Co was państwa tu sprowadziło przede wszystkim? Ja dlaczego jestem stąd, państwa... z Huty, ze szkolnego, mąż nie jest stąd, więc chcieliśmy zobaczyć. Dokładnie. I usłyszeć coś więcej o Hucie. Aha. I w statystykach policyjnych wcale nie wychodzi, że Skórze Huta jest najbardziej niebezpieczna. Właśnie. Możliwe, tych statystyk nie znam. No, więc miejmy nadzieję, że ten stereotyp za niedługo tej złej Huty przeminie już i ludzie nie będą się bali po prostu do Nowej Huty przyjeżdżać, odwiedzać, czy nawet zamieszkiwać Nową Hutę. Tutaj jest fajnie zaplanowana i miało to wszystko sens, tylko rzeczywiście trochę to teraz inaczej wygląda, niż wyglądało kiedyś, nie? Panie Maćku, kiedy pan po raz pierwszy zetknął się z Nową Hutą świadomie? W maju 1976 roku. Z jakiej okazji się to stało? No oczywiście wysadzenia pomnika z Lenina w Nowej Hucie, gdyż wtedy milicja podjęła tak zwaną akcję Kwiecień i inspektor Serafin zlecił przyglądnięcie się piromanom w całym mieście. Między innymi na Krowodrzy wytypowano 6 osób. Na trzeciej pozycji był Maciej Miedzian, syn Jerzego, urodzony i tak dalej, zamieszkały i tak dalej. A jakie było pańskie pierwsze spotkanie z Nową Hutą? Był rok 1972. Maj. Ja ze swoim
serdecznym przyjacielem Wojciechem poszliśmy na Wagary. Mieszkając na Krowodży, doszliśmy na nogach do Placu Centralnego i jak dziś pamiętam Aleję Róż i nastąpiła przerwa. Później na kilkanaście lat przynajmniej. A wiem, że mieszkał pan w Nowej Hucie. Dopiero w latach 90. zostałem bardzo zresztą przypadkowo kustoszem dworku Matejki w Krzesławicach. No, szukano takiego frajera, który pracowałby za 400 zł brutto i akurat nie padło na mnie. Ale taka prawdziwa przygoda i moja, i myślę, że pana, zaczęła się w 2004 roku. Tak, kiedy powstało właściwie tak oficjalnie Muzeum Nowej Huty, bo pamiętajmy, że wcześniej był tylko jakiś projekt, który leżał w zamrażarce około 7 lat, jak to zwykle u nas się wszystko dzieje. Panie Maćku, realizacja takich programów telewizyjnych, w których mieliśmy zaszczyt, przyjemność wystąpić, powodowała to, że po wielu tych odcinkach zgłaszało się do nas wielu młodych ludzi. No to jest jakby normalne, bo rzeczywiście Nowa Huta to jest coś niezgłębionego, nieodkrytego. Zawsze tam znajdzie się temat do jakiejś pracy magisterskiej, bo powiedzmy gdzie indziej może już tego brakować. A nawet i doktorskie. A nawet i doktorskie też powstają. A poza tym w Nowej Hucie jest dokumentacja. Przecież tu od początku tą Nową Hutę filmowano, fotografowano. Jeszcze dość sporo tego zachowało się po domach. I trzeba mieć na uwadze to, że pojawiła się szansa, żeby w Nowej Hucie powstało pierwsze muzeum historii PRL-u, gdzie historia tego miejsca, życia ich ludzi, będzie wpleciona w dzieje Polski powojennej. No to czeka nas dobra zabawa.